4 września przy pomniku ofiar tragedii 1944 roku na terenie dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka odbyły się obchody 70. rocznicy zagłady tej miejscowości. Uczestników uroczystości, którzy autobusami przybyli ze Lwowa, na miejsce obchodów swoimi furmankami dowieźli miejscowi mieszkańcy. Inicjatorem uroczystości tradycyjnie było Stowarzyszenie Huta Pieniacka, utworzone w Polsce przez ocalałych mieszkańców tej miejscowości i ich potomków. 28 lutego 1944 roku Huta Pieniacka przestała istnieć. Wieś ostrzelano z broni maszynowej i moździerzy. Następnie wkroczyły do niej dowodzone przez niemieckiego oficera formacje policyjno-wojskowe, w których składzie znajdowali się Ukraińcy. Część mieszkańców została rozstrzelana na cmentarzu. Pozostałych spędzono do kościoła, skąd po kilkanaście osób wyprowadzano do stodół, zamykano i podpalano. Zginęło około 1500 osób, mieszkańców Huty Pieniackiej, a także uciekinierów z pobliskich wsi. Przyjeżdżamy tu od kilku lat i naszym najważniejszym celem jest pamięć i modlitwa. Odczytano nazwiska tych, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Z rodziny Mędychowskich, z rodziny Merskich, z rodziny Michałowskich. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, minister Andrzej Kunert, zacytował modlitwę wielkiego Polaka Jana Pawła II. Ojcze najmilszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela pomóż nam przebaczyć. Chroń nas od wojny, od nienawiści, od niepamięci. Słowa tej modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II wyryliśmy na największym pomniku ofiar uczci ofiar zbrodni wołyńskiej, odsłoniętym, poświęconym w Warszawie na skwerze wołyńskim 11 lipca 2013 roku. Konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd zaznaczył, że pamięć o tym miejscu jest dramatyczna i bardzo surowa w swoim wymiarze, ale w historii tego miejsca są też jasne refleksje i wymiary, takie jak oddanie hołdu przez prezydentów Polski i Ukrainy oraz przekazanie przez księdza grecko-katolickiego zachowanej monstrancji ze spalonego kościoła w Hucie Pieniackiej potomkom dawnych mieszkańców tej wioski zamieszkałym w Polsce. Ekumenicznej modlitwie w intencji pomordowanych przewodniczyli duchowni obrządku wschodniego i zachodniego. Przy pomniku poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapalone znicze. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz w Brodach, gdzie przy mogile nieznanego żołnierza została odmówiona wspólna modlitwa w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Stowarzyszenie Huta Pieniacka oraz uczestnicy rajdu motocyklowego Huta Pieniacka od 3 lat porządkują kwaterę żołnierzy polskich poległych w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej, którzy zostali pochowani na tym cmentarzu. Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Jarosław Drozd podczas swojego przemówienia na cmentarzu w Brodach odwołał się do obecnej sytuacji, która ma miejsce na wschodzie Ukrainy. Znowu tak to się dramatycznie dzieje, że patrzymy z niepokojem na wschód. Żeby nie wiązać z tym zagrożeniem tylko jednego państwa, kiedyś hen był to Tatarzyn, a teraz jest to, ma to wszystko wymiar innego państwa i trochę dużo związanego państwa z tym doświadczeniem, które również mieli leżący tu żołnierze.